to był prawdziwy pogrom. Ja też osobiście nie spodziewałem się bardziej wyrównanego meczu. No, aczkolwiek nie miałem jakiegoś faworyta, bo oba zespoły w przeciągu całego turnieju grały bardzo dobrze i równo. Jednak Hiszpanie w tym ostatnim meczu decydującym o złote medalu no, deklasowali drużynę Danii poprzez agresywną, wręcz perfekcyjną obronę i znakomite parady bramkarskie Szterbika. No, można powiedzieć, że byli Duńczykom najgroźniejszą broń, czyli kontratak i rzuty z drugiej linii. W drugiej połowie duńska obrona praktycznie nie istniała i to były główne przyczyny do porażki Dunów, a do wygranej w znakomitym stylu drużyny hiszpańskiej. Z Duńczyków zeszło, mówiąc kolokwialnie, powietrze. Nie mieli wiary w zwycięstwo. Te 8 bramek przewagi uzyskanej przez drużynę hiszpańską po pierwszej połowie praktycznie przesądziło o losach meczu i Duńczycy grali zbyt indywidualnie, próbowali rzucać z różnych pozycji, lepszych bądź to gorszych, ale zawsze w bramce był Szterbik, który bronił ze skutecznością oscylującą w około 50%, co na poziomie mistrzostw świata meczu finałowego jest wynikiem rewelacyjny. Ten mecz nie jest wymierną różnicą dzielącą te zespoły, bo to są wspaniałe zespoły, wspaniali zawodnicy, tylko jeśli chodzi o ten konkretny mecz, Hiszpanie zagrali perfekcyjnie na tyle dobrze, że odebrali praktycznie od samego początku meczu Duńczykom wiarę w zwycięstwo i dyktowali warunki w każdym aspekcie i czasie meczu, narzucili im swoje warunki gry. Co Duńczyków wybiło totalnie z rytmu, gdyż początek meczu jeszcze był dość wyrównany, jednak od chyba 10 minuty na boisku panowała tylko jedna drużyna. A jak wcześniej powiedziałem, no jeżeli przegrywa się pierwszą połowę 9 bramkami, ciężko wyjść i zmobilizować się, nawet jeżeli to jest final Mistrzostw Świata, przy tak dobrej obronie i kolektywie, jaki stanowili dzisiaj Hiszpanie, myślę, że żadnej drużynie na świecie nie udałoby się wygrać.